potem oto DPR to dla niektórych najwyższy poziom, jeśli chodzi o motocykle w ogóle. Ograniczone według przepisów w swoich pojemnościach do 1 litra są to motocykle, które piją wszystko, co można spotkać na ulicy. Zarówno jeśli chodzi o samą prędkość, ale przede wszystkim jeśli chodzi o to, co potrafią robić w zakrętach. Już za chwilę zobaczymy Piotra Oppenauera, Jarka Budzyńskiego, Mikołaja Budzyńskiego, Igora Nowackiego, Karola Rychlika i Marcinina Kisielewicza. Poszli! Bardzo ostrożnie, bo jest ślisko. I widzicie Państwo, że już w pierwszym zakręcie było widać to charakterystyczne pochylanie się na kolano. To jeszcze nie są takie zakręty, w których można położyć niemalże motocykl na asfalcie. Zresztą zobaczcie, jakie problemy z trakcją mimo takiego znakomitego nagumowania toru, jakie mamy teraz, mają motocykliści, ale głęboko pochyleni na tym nawrocie. Takich nawrotów nie widzimy na torach motocyklowych. Tam są długie, takie bardzo szybkie zakręty oraz techniczne, szybkie, ale krótkie, ostre. Natomiast nie ma takich właśnie pod kątem 90 czy 180 stopni. Natomiast zobaczcie, oni znakomicie zachowują równowagę na tych swoich motocyklach i świetnie potrafią przejechać w głębokim pochyleniu, nawet taki trudny nawrót. O, będzie kolano. Jeszcze nie, to jest za mała prędkość. Nie byłoby bezpiecznie podpierać się kolanem w takim zakręcie, no ale potem jak to się odepnie na proste, jak idzie, widzicie, jak zarzuca tyłem. Wręcz jest za mocny w stosunku do tego, co mamy tutaj na torze. Na tym torze zawodnicy z lekką biegą potrafią zamknąć trzeci bieg, a to sześciobiegowe dokładnie. W związku z czym można sobie wyobrazić, jak szybko potrafią jeździć. Zresztą najwyższa średnia prędkość, jaką zanotowano podczas wyścigu MotoGP, średnia to jest 249 km na godzinę i to oczywiście legendarny Valentino Rossi. To już jest naprawdę bardzo dziarsko. Tymczasem tutaj mamy na końcu 140 km na godzinę i potem trzeba zwolnić niemalże do jedynki, żeby wykonać ten ciężki nawrót. I mamy metę. Brawa dla naszych zawodników, bo to są wszystko zawodnicy, którzy ścigają się nie tylko w mistrzostwach Polski, ale ścigają się w MotoGP w całej Europie i na całym świecie. Tak jest, potwierdzamy, a więc bezpiecznie. No dobrze, proszę Państwa, czas. Mamy tutaj kilka rachunków do rozwiązania. Czas w takim razie robić targu w jedną albo w drugą stronę. 40 do 30 minut, oni prowadzą zmiany, więc Ferrari po stronie, wiadomo. Do czerwonych, no wiadomo. Lambo, biel, no to trzymamy kciuki. I zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy.